Poranny gość Radia Zachód. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest Stanisław Blonkowski, dyrektor Zielonogórskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam. Poproszę pana troszkę bliżej mikrofonu. Nasi słuchacze na pewno będą lepiej słyszeć. A ja już spieszę z pierwszym pytaniem, bo zbliża nam się ważny czas dla Polaków. Wybory to chyba jedno z takich najważniejszych spraw, którymi zajmuje się Krajowe Biuro Wyborcze. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo tym razem nietypowo. Referendum połączone z wyborami przed nami, wyborami parlamentarnymi do Sejmu i do Senatu. Z tych wyborów potem ukształtuje nam się prawdopodobnie rząd, ale zanim to, no to musimy trochę powiedzieć o przebiegu tegorocznych wyborów. Jak to będzie, panie dyrektorze? No przede wszystkim zostały zarządzone te wybory, prawda? I referendum również. Kalendarz wyborczy do wyborów do Sejmu i Senatu mówi między innymi o tym, że do 28 komitety wyborcze mają czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o chęci uczestnictwa w tych wyborach. Do 28 sierpnia. Tak, do 28 sierpnia. Do tego samego też dnia Państwowa Komisja powoła okręgowe komisje wyborcze, które w ciągu dwóch dni powinny się ukonstytuować i przystąpić już do przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów. Ten termin to jest 6 września, godzina 16. To jest ta zmiana, bo do tej pory było to do 24 przyjmowanie zgłoszeń. Mm-hmm. Teraz do godziny 16 i ten termin to jest 6 właśnie września. I wtedy poznamy już tak nie tylko te zapowiedzi, ale jak już mówią ci, którzy pewnie w wyborach nieraz kandydowali, no liczy się ta ostateczna lista, która pojawi się na tej karcie do głosowania. A jak to będzie? Bo ciągle ludzie pewnie zadają sobie te pytania, czy to będzie książeczka, czy to będzie płachta, a ile tych kart będzie, a jak to będzie wyglądać, jak ja przyjdę do lokalu wyborczego, co ja dostanę do ręki? No wszystko, szanowni państwo, zależy od tego, ile komitetów wyborczych zgłosi do okręgowej komisji swoje listy. Mhm. Przypomnę, że w roku 2019 tych list było 6. Mhm. Była to dość duża karta do głosowania, taka, mówią po prostu płachta, prawda? Mhm. Patrząc na to, że każdy komitet wyborczy ma prawo zgłosić tutaj dwukrotność liczby wybieranych posłów, czyli to jest 24 nazwiska. A czyli w województwie lubuskim wybieramy 12 okręg wyborczy posłów. To jest województwo lubuskie. I 3 senatorów przy okazji. I 3 senatorów tak. Przy okazji. No te listy tutaj trudno powiedzieć. W każdym bądź razie maksymalna liczba komitetów, które mogą zmieścić się na takiej troszeczkę większej jeszcze płachcie, to jest 10. Mhm. Powyżej 10, gdyby się zgłosiło tutaj do komisji okręgowej list, wtedy już będzie taka książeczka. A co muszą spełnić, czy jakie warunki musi spełnić komitet, żeby się na tej liście znaleźć, bo to nie jest tak, że przychodzi partia założona wczoraj i mówi, że ona chce być na liście wyborczej. No właśnie. Każdy komitet wyborczy, składając listę do komisji okręgowej swoich kandydatów, musi mieć poparcie 5000 wyborców, a więc to jest to minimum 5000. W przypadku senatorów to jest 2000 poparcia list, które muszą złożyć do komisji okręgowej. Tu nastąpi weryfikacja, sprawdzanie, czy to są osoby, które zamieszkują województwo lubuskie, bo te tylko mogą tutaj podpisać poparcie deklarowane dla poszczególnych list. Dodam, że każdy obywatel może poprzeć niekoniecznie jedną, dwie, trzy, może kilka list poprzeć. To już jest tak wpisane w prawo, że... Czyli głosować możemy potem na jedną, ale to poprzeć to się, możemy. No można. Chcielibyśmy, tutaj, żeby był pluralizm, żebyśmy mieli z czego wybrać. Dokładnie. I popieramy ileś partii. Tu mamy taki system trochę, że te największe partie sobie radzą z tym, żeby zarejestrować tych kandydatów w tej większości okręgów, no bo to jest też jakiś warunek do tego, żebyśmy potem zobaczyli na listach w całym kraju daną formację polityczną. A ja wrócę w takim razie do tego referendum, które przed nami. Tu już Sejm podjął decyzję, że to referendum ma się odbyć. Tam się mają pojawić 4 pytania. Czy to jest taki pierwszy przypadek w historii, że mamy referendum połączone z wyborami? Tak, pan nie sobie było, tak. Nie. A pan, i o to pana chciałem na początku zapytać, jakie ma doświadczenie jako dyrektor delegatury? Ile to już lat? No, trochę tego czasu upłynęło. Mhm. De facto od wyborów 91 roku.
Jest pan w Krajowym Biurze Wyborczym, tak, delegaturze. Wcześniej było to Wojewódzkie Biuro Wyborcze od 93 roku. Czyli wszystkie wybory de facto, które w Polsce były, wybory. Referenda, no tak, były pana udziałem. Za wyjątkiem 89 roku, wtedy nie. Za wyjątkiem tak, tego roku, ale referenda też. I tam tak. Była różna frekwencja, prawda? Bardzo różne były te frekwencje. W tym czasie. No różne były te akcesyjne referenda, były referenda jakieś tam, prawda, następne, prawda, w 2015 roku. No i teraz mamy referendum. Tu się dużo mówi o tym, że jedna partia mówi o tym, że tak, robimy referendum, warto Polaków zapytać o sprawę. Druga partia mówi, nie musisz brać tej karty, zbojkotuj wybory, a głosy radykalne mówią o tym, że możesz taką kartę do głosowania przerwać. To ja pana zapytam jako osobę, która za te dokumenty także odpowiada. No to jak to jest z tymi wyborami? Przychodzę na wybory, mogę wziąć kartę, nie muszę wziąć karty, to zostanie odnotowane, nie zostanie. Czy ja mogę w ramach sprzeciwu ją pokreślić, ewentualnie ją jakoś podrzeć? Czy to jest niedopuszczalne? Jak to wszystko wygląda? Niech pan nam wytłumaczy. Szanowni Państwo, znaczy ja nie jestem odpowiedzialny za karty tam, które są w tych, tam jest odpowiedzialna komisja, która wydaje te karty do głosowania. Zresztą na stronach Państwowej Komisji Wyborczej przewodniczący też o tym mówił, przewodniczący PKW pan Marciniak, pan sędzia, że wyborca idąc do lokalu wyborczego otrzymuje 3 karty do głosowania w tegorocznych wyborach, prawda? Kartę do Sejmu, kartę do Senatu i do referendum. Wybór, czy on pobierze wszystkie karty, należy do wyborcy. Może powiedzieć Komisji Wyborczej, na przykład poproszę tylko do Senatu, albo tylko do Sejmu, albo tylko do referendum. Wtedy komisja wyborcza, albo bez tej karty, jednej z tych kart, wtedy komisja wyborcza jest obowiązana przy jego nazwisku dopisać bez na przykład Sejmu, bez Senatu, bez referendum. Taka odnotacja tutaj. I wtedy to się liczy do frekwencji, czy nie? Nie, jeżeli jeśli ktoś nie weźmie karty do głosowania, nie zostanie wydana, to do frekwencji nie jest liczone. Ale odnotowane, że w lokalu wyborczym było. A nie, no bo skoro wziął którąś z tych kart, no to trudno mi w tej chwili powiedzieć, którą weźmie, prawda? No tak. Jest to indywidualny wybór każdego wyborcy. Natomiast... Czyli można nie wziąć jednej z kart, można, ale zresztą można... Jest to na stronach Państwowej Komisji Wyborczej, jak ktoś nie wierzy, że tak jest, to jest to rzeczywiście... Zresztą, szanowni państwo, w każdych wyborach widzę wybory do samorządu, gdzie mamy 4 czy tam 5 kart do głosowania. Zdarzały się przypadki, że ktoś nie zabrał jednej z kart do głosowania, po prostu twierdził, że to nie są moi kandydaci, ja dziękuję za tą kartę. I też były odnotowane. No tak, to taka próba wyjaśnienia. No dobrze, czyli już wiemy, że możemy przyjść do lokalu, wybrać karty, które chcemy, zagłosować, głos oddać. To ja zapytam o te komisje, bo ma ich w tym roku być więcej. Lokali wyborczych generalnie, tak. Ze względu na to, że ustawodawca zmienił jakby możliwość tworzenia w tych mniejszych miejscowościach, czyli na wsiach i w tych gminach wiejskich i wiejsko-miejskich, dopuszczą możliwość tworzenia lokali wyborczych, gdzie 200 osób i więcej, prawda, mogło mieszkańców, de facto nie wyborców, mieszkańców mieszka i wtedy utworzono była możliwość utworzenia lokali wyborczych. Oczywiście te lokale wyborcze musiały spełnić określone warunki, prawda, i nie tylko lokalowe, ale też do transmisji danych, czyli tam informatycznej i tak dalej, i tak dalej. Takich lokali w południowej części, tutaj w delegaturze w Zielonej Górze, utworzono 116 na dzień dzisiejszy. A mieliśmy do tej pory? Mieliśmy, dla przykładu, mieliśmy 404 obwody głosowania. Ja nie mówię o obwodach odrębnych, które do 11 mają być utworzone jeszcze. Tych lokali będzie 21, tak a propos. Czyli było 404, teraz mamy o 116 więcej, czyli mamy no, prawie 30%. To jest sporo w skali kraju nawet. A to ja pana jako praktyka zapytam, czy to jest dobre rozwiązanie? To pozwoli zwiększyć frekwencję wyborczą? Wie pan, trudno powiedzieć, nie były takie prowadzone badania, ale ja myślę, że jest to, jeśli im więcej jest lokali wyborczych, no to ludzie mają też ułatwiony dostęp, znaczy ludzie, moi wyborcy, przepraszam, tak określę, dostęp do tych lokali, a tam, gdzie na przykład są miejscowości, dla których nie utworzono ze względów różnych, jest możliwość też poprzez wójtów prowadzenia tak zwanego dowożenia
prawda? To są środki z budżetu państwa od wojewodów, które pozwalają właśnie na to, żeby co najmniej dwa kursy robić w ciągu dnia wyborczego, żeby dowieść wyborców tam, gdzie nie utworzono, bo nie było możliwości, w sensie takim, nie było lokalu, odległość jest 1,5 kilometra od najbliższego lokalu wyborczego. Wtedy można zgłosić się do gmin i poprosić o ten dojazd. Czyli robi nam się taka, no już demokracja taka maksymalna, tam gdzie ktoś po prostu nie chce, to nie głosuje, ale tam gdzie chce, to są możliwości po prostu poradzi, różne. Poradzi tak, sobie tak, w jakiś sposób. A ja zapytam pana jeszcze jedną rzecz, bo mówi się o tym, że i tu też partie opozycyjne mówią o tym, że będą pilnować wyborów i że do Polski zjedzie OBWE pilnować tych wyborów. Czy to jest taka jakaś wyjątkowa sytuacja, że te wybory są w jakiś sposób zagrożone, jeśli chodzi o to, że trzeba przypilnować tam, by nie dochodziło do jakichś nieprawidłowości? Każde wybory, ja pamiętam, zawsze uczestniczą przedstawiciele OBWE w większym lub mniejszym zakresie, prawda? Nie we wszystkich okręgach wyborczych, ale tam, na przykład podam, w roku 2019 też u nas byli przedstawiciele OBWE. Także to jest taka praktyka, nie tylko w tegorocznych zapowiedziach, ale generalnie. Do tego, jeśli chodzi o kontrolę wyborów, to są jeszcze organizacje społeczne, które monitorują wybory. Prawda? Są też mężowie zaufania w komisjach wyborczych. Po raz pierwszy będą otrzymywać pieniądze. Tak, właśnie 240 zł taki mąż zaufania z danego komitetu może otrzymać za dzień pobytu właśnie w tym lokalu wyborczym, w danej komisji wyborczej. Oczywiście pod warunkiem, że w ciągu, że będzie to nieprzerwanie przez 5 godzin, to przy okazji powiem. No i łącznie z momentem finalnym, czyli z kiedy sporządzane są protokoły głosowania i przez komisje obwodowe. A same komisje? No właśnie, a same komisje. Komisje mają zwiększone środki, te diety. Przewodniczący komisji 800 zł, zastępca 700 zł, no i członek komisji 600 zł. No to jednak bądź co bądź cały dzień siedzenia, prawda? No tak, nie wszyscy niedzielę w taki sposób chcieliby spędzać, a tu jednak jest jakieś wsparcie dla tych osób. Jest to spora różnica w stosunku do poprzednich, tam było 300 zł, także. No tak, jest duża różnica. Ja wrócę do tego, bo nie pamiętam, czy doprecyzowaliśmy tą odpowiedź. Co w momencie, gdy dostaję kartę i ją przedrę? Czy coś mi grozi z tego tytułu? No, zgodnie z kodeksem karnym, przestępstwa przeciwko wyborom czy referendum, jest to zagrożone karą do 3 lat, prawda? Tutaj mówimy nie konkretnie o karcie wyborczej, tylko mówią inne dokumenty z wyborów czy referendum. To jest tej kategorii. Prawda? Czyli tego nie wolno robić, nie warto robić. Odpowiedzialność spoczywa na tym, kto, nie kto zachęca do darcia karty, tylko na tym, kto tą kartę finalnie przedrze. No to w takim razie, szanowni państwo, zachęcamy chyba do wyborów, jak rozumiem, panu dyrektorowi zielonogórskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego zależy na frekwencji, będzie więcej pracy przez to. Ale to nie ma znaczenia. A każdemu teraz chyba zależy, że. A jak to jest teraz? Teraz jest łatwiej dzięki tym systemom cyfryzacyjnym? Dzięki tak, bo chcę powiedzieć, że wszedł w tych tegorocznych wyborach będzie już właściwie wszedł w życie centralny rejestr wyborców, który do tej pory jakby zamienił lokalne bazy danych, prawda? Jest to tak jak, no w cudzysłowie powiedzmy PESEL, czyli mamy centralny rejestr wyborców i on będzie służył do każdych wyborów. Także wyborca w każdej gminie może pójść i powiedzieć, ja będę głosował tutaj i zostać dopisany na przykład do spisu, czy do tego obwodu głosowania, już nie musi chodzić, prawda, do swojej gminy, bo to się wszystko wtedy przechodzi do tego centralnego rejestru wyborców, on jest tam już umieszczony, prawda. To samo dotyczy zaświadczeń do prawa do głosowania, które oczywiście też funkcjonują. Te zaświadczenia można pobrać w dowolnej gminie. Ale ten czyli rejestr wyborców jest, no, mam nadzieję, że to wszystko przebiegnie sprawnie i nie będzie tego typu sytuacji, jak do tej pory były, że kogoś tam zabrakło w spisie i tak dalej. Jeśli coś takiego się znajdzie, no to na pewno gmina to wyjaśni, ale to są, myślę, że to nie będą takie, tak dużo takich przypadków
tym trudnością sprawdzenia siebie na tej liście w wyborach. Ułatwienia i dla wyborców, i dla komisji, i dla gmin. Dziękuję panu za rozmowę. Czas nam się skończył, a ciekawe wątki tej rozmowy, ale myślę, że bliżej wyborów samych może jeszcze nam się uda porozmawiać. Stanisław Blonkowski, dyrektor Zielonogórskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, był naszym gościem. Dziękuję państwu. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.